Dokładnie 6 lipca 1932 roku na gdańskich wodach wylądował największy na świecie hydroplan. Oczywiście największy jak na tamte czasy. Budził zaciekawienie nie mniejsze niż przybycie do Gdańska księcia Williama z małżonką, czy też MSC Gulsuna do DCT. Dzień dobry wieczór, ja jestem Kamil, to jest kanał Stary Ziomek i Morze i dziś opowiem Ci o początkach lotnictwa w Gdańsku. Zapraszam! Kiedy jesteśmy z Gdańska i myślimy o podróżach samolotem, to naszą pierwszą myślą będzie Rębiechowo. Osoby z kręgu boomerów i starsze zapewne słyszały jeszcze o lotnisku we Wrzeszczu, gdzie toczyła się na przykład akcja powieści Pawła Hilek pod tytułem Weißer Dawidek. Gdańskie lotnictwo to jednak nie tylko te dwa miejsca, ale po kolei. Początki. Trzeba zaznaczyć, że rozwój gdańskiego lotnictwa wiąże się z rozwojem lotnictwa niemieckiego, gdyż na początku XX wieku nasze piękne miasto leżało w granicach Niemiec. Pierwsze lotnisko, a zarazem pierwsze samoloty pojawiły się na wyspie Ostrów, która należała do Stoczni Cesarskiej. To tam w czerwcu 1910 roku zorganizowano festyn lotniczy o nazwie Danziger Fest und Flugwoche, czyli Gdański Tydzień Lotniczy. Można było tam zobaczyć Emila Żanina oraz Hansa Grade, którzy jednocześnie byli konstruktorami samolotów, jak i ich pilotami. Pokazy zaś były ogólnodostępne dla wszystkich gdańszczan, gdzie mogli dotrzeć między innymi omnibusami. Jeszcze do początku 1914 roku lotnisko to było aktywne, a później wykorzystywane było już tylko przez marynarkę wojenną. Nie możemy też zapomnieć o doktorze Schuchcie, który uczestniczył w pierwszym w dziejach naszego miasta wypadku lotniczym i na jego nieszczęście był pierwszą ofiarą tego typu wypadku. W czerwcu 1912 roku wraz z trzema innymi pasażerami doktor wsiadł do balonu Danzig, którego był pilotem, celem odbycia lotu ponad miastem. Jednak w wyniku nagłej zmiany pogody i zerwania się porywistego wiatru stracił panowanie nad balonem, który najpierw uderzył w płot, a następnie z olbrzymią siłą w budynek oficyny przy ulicy Wałowej 5, a potem o komin. Gondola rozkołysała się i wtedy doktor wypadł na ulicę. Podczas gdy pasażerom nic się nie stało, tak Schuchta zmarł w drodze do szpitala. Mówiąc o lotnictwie w Gdańsku, trzeba jeszcze nadmienić o Pucku. Jego płytkie wody idealnie się nadawały do prób lotniczych. Podczas gdy hydroplany były tworzone w Stoczni Cesarskiej w Gdańsku, tak testy odbywały się właśnie w Pucku. Początkowo były to samoloty typu Albatros oraz jedno- i dwupłatowce Rumpler Taube. W Pucku również szkoleni byli przyszli piloci marynarki. Aby jednak podjąć naukę w tym miejscu, pierw należało odbyć szkolenie na zwykłych samolotach. W 1915 roku piloci z Pucka mieli również za zadanie pilnować Zatoki Gdańskiej i zabezpieczyć port w Gdańsku przed ewentualnym zaminowaniem go przez Rosjan. Po zakończonej wojnie Puck znalazł się w granicach Polski, a tym samym tereny jego lotniska. Cesarska Stacja Lotnicza zmieniła się wtedy w Polską Bazę Lotnictwa Morskiego. I zanim dolecimy do Gdańska, to zapraszam Ciebie do subskrypcji tego kanału i polubienia tego filmu, aby wzniósł się na wyżyny popularności. Dziękować i lecimy dalej. Lotnisko Wrzeszcz. Ojcem chrzestnym lotniska we Wrzeszczu był książę Fryderyk Zygmunt Pruski. To jego decyzją pod koniec 1913 roku został wybudowany pierwszy hangar lotniczy oraz wydzielony został teren z ówczesnego poligonu, tak zwanego Wielkiego Placu Ćwiczeń, który znajdował się tam od 1829 roku. Dokładnie był to teren o wielkości 182 hektarów na północ od dzisiejszej ulicy Lelewera pomiędzy wsią Strzyża a Zaspa. W dniu 1 marca 1914 roku została zaś powołana szkoła lotnicza, której patronem był tenże właśnie książę, co napawało go wielką dumą. Na krótko przed wybuchem I wojny światowej, bo pod koniec czerwca 1914 roku, miały miejsce zawody lotnicze w kilku miastach Niemiec, w tym także w Gdańsku.
Piloci m.in. mieli za zadanie jak najszybciej i jak najprecyzyjniej dolecieć z Królewca do Gdańska, śmignąć ponad Bazyliką Mariacką, następnie nad Aleją Zwycięstwa, a na koniec wylądować w wyznaczonym miejscu na Wrzeszczańskim Placu Ćwiczeń. Nazwy ulic związane z lotnictwem nie są na zaspie przypadkowe, gdyż to właśnie tutaj znajdowało się kiedyś lotnisko Gdańsk-Wrzeszcz. Brzmi myląco, ale tak właśnie było. Jednak po kolei. Podczas I wojny światowej lotnisko we Wrzeszczu pełniło rolę edukacyjną. To tutaj kształcili się piloci, jednak częściej zajmowali się teorią aniżeli praktyką. Po pierwsze sprzęt. Adepci korzystali z samolotów typu Fokker, które były dosyć wadliwe i często ulegały awariom. Generalicja wolała nie ryzykować życiem młodych Niemców. Do tego szkoła pilotów marynarki do końca wojny zainwestowała jedynie w jeden hangar, pozostawiając pozostałe elementy lotniska w dosyć przeciętnym stanie. Zgodnie z traktatem wersalskim, wolne miasto Gdańsk miało stać się strefą zdemilitaryzowaną, a wszystkie jednostki wojska niemieckiego miały opuścić miasto. W 1920 roku alianci zarekwirowali gdańskie samoloty i przekazano je Polsce. W lipcu 1921 roku całe lotnisko przeszło na własność wolnego miasta Gdańsk i był to pierwszy krok w stworzeniu cywilnego portu lotniczego Gdańsk-Wrzeszcz. Na początku zasadzono trawę, gdyż starty z piasku powodowały liczne awarie. Na tamten czas największe zalety tego miejsca to komunikacja z nim oraz otwarta duża przestrzeń. Cała reszta wymagała zmian i rozbudowy. Jednak liczne dotacje sprawiły, że 17 czerwca 1923 roku udało się uroczyście otworzyć nowoczesny port lotniczy Gdańsk-Wrzeszcz, który znajdował się w zachodniej części placu. Jako pierwszy powstał budynek o powierzchni 400 metrów kwadratowych, gdzie były biura, a później dwa warsztaty i hangar. I bym zapomniał, pierwsze loty wykonywano na trasie Berlin-Gdańsk-Królewiec. Na początku lat 30. XX wieku Wydział Komunikacji WMG zlecił budowę nowego gmachu administracyjnego, który został oddany do użytku w grudniu 1934 roku i spełniał wszelkie standardy. Był to dwupiętrowy budynek, który miał 8 wielkich okien, a na ścianach znajdowały się prace Bertolda Hellingrata. To tak jakby dziś na lotnisku w Rębiechowie można było obejrzeć pracę Banksiego. No prawie. Wtedy też myślano o budowie restauracji na terenie lotniska, by mogli korzystać z niej również mieszkańcy, co w dzisiejszych czasach z uwagi na lotniskowe ceny jest raczej abstrakcją. W budynku znajdowała się również piwnica ze schronem przeciwlotniczym. Port lotniczy był cały czas udoskonalany, by spełniać jak najwyższe standardy. Technika w tamtych czasach pozwalała już na lądowanie przy słabych warunkach atmosferycznych i podczas gęstej mgły. Pierwsze połączenia lotnicze. Pierwsze regulacje dotyczące komunikacji lotniczej w Gdańsku, a w zasadzie w wolnym mieście Gdańsk, nastąpiły 15 marca 1921 roku, kiedy to zostało wydane stosowne rozporządzenie. Zawierało ono m.in. informację, że każdy samolot musi być dopuszczony do użytkowania przez Senat WMG i musi posiadać dowód rejestracyjny. Na gdańskich samolotach ponadto miały znajdować się dwa białe krzyże na czerwonym tle. Pierwsze połączenie lotnicze na trasie Gdańsk-Warszawa miało miejsce od 1 września 1922 roku. Cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem i zostało przedłużone o Lwów. Samolot startował o godzinie 8 z Gdańska, o 10.30 lądował w Warszawie, skąd startował o 13 i o 16 już był we Lwowie. Rozwój lotnictwa stawał się na tyle popularny, że już w połowie 1923 roku linia powiększyła się o Kraków. W 1924 roku została otwarta kolejna trasa lotnicza z Gdańska, czyli połączenie z Malborkiem.
Rok później można było już latać z Moskwy do Berlina z międzylądowaniem w Gdańsku. Wraz z kolejnymi latami rozwijała się siatka połączeń, do której wpadł Elbląg i Olsztyn, a później Słupsk czy Szczecin. Połączenie z Warszawą zostało zamknięte w 1935 roku i od tego czasu polskie samoloty latały do Rumi. Trzeba zaznaczyć, że podróż koleją na trasie Gdańsk-Lwów w tamtych latach trwała 15 godzin. Również trzeba dodać, że pierwsze loty wiązały się z podpisaniem dokumentu, że leci się na własną odpowiedzialność. Ponadto loty nie należały również do komfortowych, gdyż nie były ogrzewane, zaś pasażerom przez całą drogę towarzyszył ogromny warkot silników. Oczywiście nie obywało się bez katastrof. Wraz ze wzrostem liczby lotów zwiększała się ilość wypadków. Na przykład 4 listopada 1924 roku w pobliżu Wrzeszcza lądował awaryjnie samolot, który niestety się rozbił, a w wypadku zginął pilot oraz pasażerowie. W 1925 roku takich wypadków na terenie Gdańska było już 5. Sterowce ponad Gdańskiem. Ciekawym wątkiem lotniczym w Gdańsku są również sterowce. Pierwszy zawitał do Gdańska SL-1, który zatrzymał się u nas w dniu 6 lipca 1913 roku, lecąc z Mannheim do Królewca. Oczywiście lądował na Wielkim Placu Ćwiczeń. Sam sterowiec został zbudowany według projektu profesora Johanna Schutte z Technische Hochschule, czyli dzisiejszej Politechniki Gdańskiej. Niestety w dniu 17 lipca w drodze powrotnej z Królewca to latające dzieło rozbiło się w lesie koło Piły i uległo zniszczeniu. W latach 1927-28 został wybudowany sterowiec Graf Zeppelin, zwany również kolosem z Friedrichshafen. Ten piękny i wielki balon miał średnicę ponad 30 metrów i ważył 58 ton. Rozwijał prędkość do 130 km na godzinę i mógł zabrać na pokład do 60 osób. Trzeba wspomnieć, że ta maszyna latała regularnie do USA, a także odbyła lot dookoła świata. To wspaniałe dzieło odwiedziło Gdańsk 7 razy i za każdym razem mieszkańcy zbierali szczęki z podłogi. Po raz pierwszy mieszkańcy najpiękniejszego miasta na świecie mogli zobaczyć ten sterowiec w dniu 15 sierpnia 1929 roku. Był widziany jedynie przez 10 minut, a na ten czas miasto zamurowało z wrażenia. Ponoć zakłady pracy zezwoliły w tym czasie na wzięcie dodatkowej 15-minutowej przerwy. Statek sunął po niebie na wysokości do 300 metrów i zamieniał ludzi w kamień, metaforycznie. Ta wspaniała latająca kolubryna pojawiła się w Gdańsku w latach 1930-36 jeszcze 6 razy i za każdym razem zachwyt był taki sam. Po raz pierwszy i w zasadzie ostatni Graf wylądował na lotnisku Wrzeszcz dopiero w 1932 roku. Tego dnia sterowiec oglądało około 30 tysięcy gapiów. Mam nadzieję, że co najmniej tyle też osób obejrzy ten film. Ale to się jeszcze przekonamy. Ciekawy był również przelot nad Gdańskiem w 1936 roku, kiedy to towarzyszem Grafa był jego słynny kolega Hindenburg. Statki powietrzne nie lądowały wtedy w naszym mieście. I był to ostatni raz, kiedy nad Trójmiastem latał sterowiec, gdyż rok później w katastrofie lotniczej doszczętnie spłonął właśnie Hindenburg i władze niemieckie uznały, że sterowce są zbyt niebezpieczne, zamykając w ten sposób rozwój tego typu transportu. Port wodno-lotniczy Górki Wschodnie. W 1925 roku zostało otwarte połączenie, które łączyło Gdańsk ze Sztokholmem. Nie było to jednak zwykłe połączenie, gdyż było obsługiwane przez hydroplany typu Dornier Wal. Początkowo startowały one z wodnego lądowiska w Sopocie, ale szybko zostały przeniesione do Górek Wschodnich. A miejsce to do takich praktyk lotniczych było idealne.
Ramię rzeki o długości 1300 metrów i 8 metrów głębokości było osłonięte lasem i wałem wydm powstrzymującym wiatry. Loty do Szwecji trwały wtedy 4 godziny. Nie obeszło się również bez wypadków, gdyż ówczesna technologia nie należała do najbezpieczniejszych. Na przykład w dniu 8 lipca niedaleko wsi Płonie rozbił się samolot o nazwie IDR, ale szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Loty okazały się jednak na tyle nierentowne, że w kolejnym roku zostały zawieszone. I tak to zawieszenie trwało do 1928 roku, kiedy to wznowiono loty do Szwecji, ale tym razem do miejscowości Kalmar. Linia ta była obsługiwana przez Lufthansa. Aby było to możliwe, Senat WMG wybudował w Górkach Wschodnich port wodno-lotniczy, czyli tam, gdzie z rodziną wybuduje sobie dom, jak wygram w Totka. Wybudowano wtedy budynek administracyjny, gdzie znajdowały się pomieszczenia dla nadzoru lotniczego oraz personelu, a także pomieszczenia dla podróżnych. Nieopodal znajdował się budynek gospodarczy oraz pomost roboczy i urządzenia ślizgowe. Nadzór lotniczy w porcie na Górkach sprawował personel z lotniska we Wrzeszczu. Linia na trasie Gdańsk-Kalmar obsługiwana była 3 razy w tygodniu przez samoloty typu Junkers i Dornier Val. Ponownie jednak jeszcze tego samego roku połączenie zostało zlikwidowane i port praktycznie przestał istnieć. Do czasu wielkiej chwili. 6 lipca 1932 roku nurogęsi skakały do wody, foki chowały się za falami, a łosie skrywały w szuwarach. Nad Zatoką Gdańską pierw można było usłyszeć warkot silników, a potem pojawił się on. Mieszkańcy zadzierali głowy i gapili się z podziwem w niebo. Mruczenie motorów zmieniało się w dudniący bas. To był latający statek, który gładko wylądował na gdańskich wodach i nazywał się Dornier do Ex. Największy hydroplan na świecie zaszczycił nasze miasto, a załogę powitano z honorami. Lądowanie odbyło się bez zakłóceń. Wcześniej gdańska policja informowała o niebezpieczeństwach związanych z tym wydarzeniem, a tereny przy porcie na Górkach zostały zamknięte. Nawet droniarze nie mogli polatać. W hydroplanie znajdowało się 70 dumnych i zapewne bardzo bogatych pasażerów, których przywitało gromkie hip hip hura. Potężny Dornier budził powszechne zainteresowanie i można go było zwiedzać przez cały dzień. Gdańszczan na miejsce zawoziły zarówno autobusy, jak i parowce, a chętnych było mnóstwo. Prasa wtedy reklamowała ten hydroplan jako największy na świecie. Opisywano, że rozpiętość skrzydeł Dorniera przekraczała połowę wysokości wieży Kościoła Mariackiego czy wieży ratusza głównego miasta, co pobudzało wyobraźnię. Najważniejszą osobą na statku był oczywiście kapitan Christiansen, jednak trzeba dodać, iż pierwszym pilotem był gdańszczanin Horst Merz. Od 10 lipca do 12 lipca Dornier odpoczywał przy molo w Sopocie, gdzie również witały go tłumy. Dzień później latająca łódź wystartowała z wodnego pasa startowego na Wyspie Sobieszewskiej i skierowała się do Świnoujścia. I to by było na tyle. Temat lotnictwa w Gdańsku jest oczywiście o wiele szerszy, a ja poruszyłem tylko kilka jego wątków. Zapraszam do komentowania, polubienia tego filmu i wsparcia mojej osoby poprzez zakup wirtualnej kawy. Do zobaczenia wkrótce na Wyspie Sobieszewskiej.